Cześć, witam Was serdecznie w moim nowym filmie i opowiem Wam dzisiaj o 10 produktach, które kupiłabym ponownie albo które kupię ponownie. I zostałam otagowana przez Arletę, której bardzo dziękuję i oczywiście pozdrawiam. I może od razu przejdę do rzeczy, chociaż na wstępie powiem, że dla mnie to było dosyć trudne zadanie, żeby wybrać 10 produktów, ponieważ jestem osobą, która uwielbia zmieniać kosmetyki, testować nowe, więc rzadko powracam do produktów, ale udało mi się te 10 zebrać. Pierwszy z nich jest peeling do ciała firmy Joanna. Jest to peeling wygładzający z proteinami mlecznymi i ekstraktem z miodu. Opakowanie wygląda tak. To jest taki duży słoiczek, dosyć płaski. Zawiera 300 g produktu. Konsystencja wygląda tak. Jest taka żelowa, dosyć płynna. Mi ona bardzo odpowiada. Ja bardzo lubię tego typu peelingi. Właśnie te z Joanny, lubię też te, co były swego czasu w Biedronce. One też były takie właśnie rzadkie. Ale ja właśnie bardzo lubię takie peelingi, bo ja je wykonuję na sucho i one dla mnie mają bardzo dobre zdzieranie. Wiem, że niektóre osoby właśnie mówią, że te peelingi są za rzadkie, że się przelewają przez palce, że nie zdzierają. Ale po prostu uważam, że trzeba umieć korzystać z takiego kosmetyku. Ja go kupiłam w drogerii takiej osiedlowej jakby za 12,50 zł, ale wiem, że cena to jest pomiędzy 10 a 15 zł, zależy od miejsca. I ogólnie zapach też jest śliczny, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i przyjemny, chociaż no, nie wszystkim musi odpowiadać. Także z Joanny mam maseczkę o takim samym zapachu, mimo że ona ma zupełnie inną nazwę. Jest to maseczka jajeczna. Taka w tym, w takim małym słoiczku. I ona wygląda tak, też jest bardzo płynna i ona się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno przelewa przez palce. Jednakże działa, działa bardzo dobrze nawilża i jeżeli chcę mieć pewność, że moje włosy będą ładnie wyglądać na drugi dzień, to używam właśnie tej maski. Ona kosztuje niewielkie pieniądze, myślę, że 7-8 zł. Mi bardzo odpowiada. Też bardzo ładnie pachnie i tutaj mogę Wam pokazać skład. I jeżeli chodzi o opakowania, właśnie jak widzicie, to one w ogóle nie mają żadnego zabezpieczenia w formie sreberka. Takie jak Wam otworzyłam i pokazałam, takie one są i właśnie to jest niestety wada tych produktów. Kolejną rzeczą będzie żel Balea. Nie mam na myśli tego konkretnego, mam ogólnie na myśli wszystkie żele Balea, które bardzo, bardzo lubię. To jest mój czwarty z kolei, właśnie go używam. I ogólnie ja jestem z tych żeli zadowolona, są tanie. Szczególnie w Niemczech, bo na Allegro to nie wychodzi zbyt korzystnie, ale w Niemczech są naprawdę bardzo tanie, bardzo ładnie pachną, mają taką kremową konsystencję, bardzo ładnie się pienią, a zapach bardzo długo się utrzymuje w łazience. Ja na ciele go nie czuję, ja chyba na ciele nie czuję żadnego zapachu żelu, ale po prostu łazienka to pachnie przez godzinę. I naprawdę bardzo polecam, jeżeli macie dostęp, bo za taką cenę to naprawdę są bardzo dobre żele. Kolejna rzecz to jest odżywka z Altery, to jest ta z granatem i aloesem. Myślę, że większość z Was ją zna i ją próbowało. Ja uważam, że jest to bardzo dobra odżywka, może nie aż tak dobra jak ta maska, ale naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. W promocji kosztuje 7 zł, więc myślę, że naprawdę za takie pieniądze można się skusić. Ja w sumie już ją kupiłam ponownie, bo to jest moje pierwsze opakowanie, jeszcze mam jej tyle, ale już kupiłam drugą, kiedy właśnie były promocje. I co mogę więcej powiedzieć? Polecam. Ostatnią rzeczą z kosmetyków pielęgnacyjnych będzie to woda micelarna z Bourjois, też bardzo znany produkt i na blogach, i na YouTubie. Jest on według mnie bardzo dobry, bardzo dobrze zmywa makijaż, chociaż ja rzadko zmywam nim cały makijaż. Robiłam to poprzednimi butelkami, teraz właściwie opiera się moja pielęgnacja na korzystaniu z żeli myjących, typu właśnie krem z Altery albo po prostu inny żel. A tym sobie po prostu domywam resztki makijażu, kiedy mi tam jakieś zostaną przy rzęsach czy coś takiego. Ja go kupuję w promocji za 11 zł, butelka starcza mi naprawdę na długo i ja jak najbardziej polecam, bo ten produkt jest naprawdę bardzo dobry. Chociaż wiem, że oczywiście jak każdy ma zwolenników i ma przeciwników. I teraz przejdę do kolorówki.
Powiem Wam, że kolorówkę jest bardzo trudno wykończyć i jeżeli w ogóle uda mi się wykończyć te produkty, to myślę, że raczej kupię je ponownie. I pierwszą rzeczą będzie bronzer Honolulu, czyli W7. Jest to bronzer, który dostałam z wymiany z ASD525, którą pewnie kojarzycie z YouTube'a, chociaż dawno nie widziałam jej, żeby nagrywała. Bronzer wygląda tak. On już był w dużej części właśnie zużyty, jak go dostałam. On już miał dziurkę, więc ja aż tak dużo nie zużyłam. I nie wiem w ogóle, kiedy ja dobiję do dna, bo no to jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Tutaj jest kolor, może tutaj też zrobię. Kolor jest taki. Nie polecałabym go dla osób z jakąś super jasną karnacją, ale jeżeli nałożycie go mało, to myślę, że też powinien się sprawdzić, więc tutaj jakichś większych ograniczeń nie widzę. Kosztuje około 15 zł w drogeriach internetowych. Jest to produkt taki nie do końca matowy, chociaż nie jest błyszczący. To jest taka lekka satyna, która bardzo, bardzo ładnie wygląda na buzi. I kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać i naprawdę polecić, to jest baza pod cienie z firmy Hean Stay On. Jest to baza, którą kupiłam w wakacje 2011, czyli naprawdę już bardzo, bardzo dawno temu. A jak widzicie, tej bazy wciąż mam bardzo dużo. I ta baza naprawdę świetnie utrzymuje cienie. Jeżeli chodzi o podbicie kolorów, to nie zauważyłam jakiejś wielkiej różnicy, ale mi chodzi przede wszystkim o utrzymanie cieni na miejscu, ponieważ mam opadającą powiekę i to dość mocno. A na tej bazie cienie się potrafią trzymać przez 20 godzin, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, że naprawdę nie możecie zmyć makijażu albo po prostu impreza trwa przez ileś tam godzin, to naprawdę ta baza się sprawdzi, a przynajmniej powinna. Myślę, że naprawdę można ją polecić i myślę, że można ją podzielić nawet na dwie osoby, ponieważ to jest 14 gram i to jest po prostu ilość, którą się zużywa w nieskończoność, także najlepiej sobie podzielić na dwie osoby, więc będziecie mieli, nie wiem, za jakieś 7 zł bazę, która jest naprawdę dobra. I co do tej bazy? Do bazy też są potrzebne cienie, więc postanowiłam Wam pokazać dwa moje, jedne z ulubionych. Są to cienie Mio OMG Eyeshadows. I'm single and colorful. Fajne, zabawne napisy mają. Mam kilka cieni z Mio. 4 konkretnie, ale moje ulubione to są te dwa, ponieważ używam ich do nakładania tutaj pod brew, żeby zmieszać cień kolorowy ze skórą. Kolory prezentują się tak. To jest biały i to jest taki cielisty. Ten biały to jest 01 white, a ten drugi to jest 04 vanilla. Także polecam i wiem, że te cienie mają odpowiedniki w My Secret, także myślę, że tam też możecie poszukać ich szafach. Ponieważ, no co tu by dużo mówić, Mio jest gorzej dostępny niż My Secret. Nie mogłoby zabraknąć w moim zestawieniu podkładu Revlon Color Stay, no na pewno nie. To jest moja chyba, wydaje mi się, że czwarta butelka. Miałam dwie do skóry suchej. I dwie do skóry tłustej chyba, tak mi się wydaje. Może coś pokręciłam, ale w każdym razie koło 4 i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Polecam tę wersję z czarnymi napisami, to jest stara wersja, nie wiem jak ta nowa, są różne zdania. Także to już wybór zależy od Was, ale na Allegro można dostać ciągle te stare wersje. Podkład jest świetny, zresztą macie u mnie na kanale jego test na żywo, także zapraszam i podlinkuję Wam na dole. Ostatnim produktem, do którego trochę nie jestem pewna, ale postanowiłam go tutaj umieścić, jest szminka Specfa, już pokazywana u mnie na kanale kilka razy. To jest numer 114 w takim odcieniu mocnego, intensywnego różu. Czemu zastanawiam się nad tym produktem? Ponieważ z jednej strony bardzo bym chętnie go kupiła, jednak nie wiem, czy ten kolor mi się nie przeje po takiej ilości. Wiem, że jeszcze mam jej sporo, więc będę ją jeszcze zużywać przez jakiś czas. I jeżeli będę miała kiedyś w przyszłości dostęp do Petsfy i jeszcze raz spojrzę na te szminki, to myślę, że być może ją kupię, ale nie wiem, czy to nastąpi tak szybko, ponieważ mogę być po prostu przejedzona tym kolorem, bo
Jestem osobą, która naprawdę lubi zmieniać rzeczy, lubi zmieniać kolory. Także może sięgnę zupełnie po coś innego, a może do niej wrócę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że okaże się dla Was pomocny. Być może dzięki niemu poznałyście jakiś kosmetyk, który kupicie i który się u Was sprawdzi. Mam nadzieję, że tak będzie. Przede wszystkim polecam maskę z Joanny. Jest tania, warto ją wypróbować. Zawsze można oddać koleżance. Dziękuję za oglądanie, cześć!